Wolne głosy za granicą. Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. We Francji osoby niezaszczepione nie będą mogły wejść do restauracji czy kawiarni, chyba że pokażą negatywny test na koronawirusa. Francuzi sprzeciwiają się nowym regulacjom, protestują i pytają się, gdzie jest liberté. O tym będziemy mówić w programie. I witam naszego gościa, a jest nim pan redaktor Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów nad Sekwaną. Dzień dobry. Witam państwa. Dzisiaj nad ranem francuski parlament przegłosował tak zwaną nową ustawę covidową, która wprowadza według niektórych tak zwaną segregację sanitarną. To wywołało masowe protesty we Francji, o tym za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o te nowe obostrzenia, to co wprowadza ta nowa ustawa covidowa? A więc od 1 sierpnia tego roku, jeśli faktycznie ta ustawa wejdzie w życie w tym terminie, paszport sanitarny będzie również obowiązywał osoby nieletnie, czyli osoby od 12 do 18 roku życia, przy czym dwie kontrowersje. Pierwsza polega na tym, że aby zaszczepić nieletniego, będzie niezbędna tylko zgoda tylko jednego rodzica, a nie dwóch rodziców. Druga kontrowersja polega na tym, iż nieletni od 16 roku życia będą mogli się szczepić bez zgody rodziców. Kolejna kwestia dotyczy restauracji, pubów. Tutaj będzie obowiązywał paszport sanitarny wszędzie, de facto w całej przestrzeni publicznej, również w szpitalach i gabinetach medycznych, z wyjątkiem SOR-ów. Jedyne miejsce publiczne, gdzie nie będzie paszportu sanitarnego, to miejsce kultów. Również kwestia bardzo kontrowersyjna, związana z obowiązkiem szczepień poszczególnych branż tak zwanej budżetówki, czyli to zostało wprowadzone, więc będą musieli się zaszczepić na COVID strażacy, pracownicy ochrony zdrowia, jak i również wszyscy pracownicy trudniący się pracą dla instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi czy też osobami starszymi. Jednakże zlikwidowano zapis o możliwości zwolnienia osoby niezaszczepionej. Osoba ta będzie zawieszona w swoich czynnościach służbowych bez płacy do uregulowania swojej sytuacji, czyli będzie musiała się tak czy inaczej zaszczepić, jeśli będzie chciała kontynuować swoją pracę w tejże instytucji. Wreszcie kwestia transportu. Otóż paszport sanitarny nie będzie obowiązował we wszystkich transportach miejskich, czyli cała komunikacja miejska jest wyłączona z tej ustawy. Jest również wyłączona komunikacja regionalna, czyli kolej regionalna i autobusy regionalne, jednakże paszport sanitarny będzie obowiązywał już we wszystkich transportach międzymiastowych. To jest kolej, również transport drogowy, czyli autobusy, jak również transport lotniczy. Wreszcie nowe zasady dotyczące kwarantan dla osób zakażonych COVID-em. Te osoby będą podlegały izolacji w okresie 10 dni, bezwzględnej izolacji 10 dni. Będą one poddane również kontroli tak policji, jak francuskiego NFZ-u. Na koniec kwestia stanu sanitarnego, czyli stan wyjątkowy ze względów sanitarnych potrwa nad Sekwaną co najmniej do końca listopada z możliwością przedłużenia tego stanu. To tak z grubsza zapisy, które zostały przyjęte. Jest ich oczywiście więcej. Ja tutaj przedstawiłem Państwu te główne zapisy, które będą obowiązywały. No właśnie, czy od 1 sierpnia to nie jest pewne, ponieważ ta ustawa, choć przegłosowana przez parlament, będzie jeszcze poddana analizie w Trybunale Konstytucyjnym, tak więc czekamy obecnie na ten ostatni etap, czyli decyzja Trybunału Konstytucyjnego, właściwie ta decyzja będzie z pewnością wiążąca dla rządzących. Jednakże protestujący nie składają broni, ponieważ broni cudzysłowie oczywiście, ponieważ protesty nad Sekwaną trwają i zdaje się, iż będą trwały. Ostatnie protesty, te, które miały miejsce dwa dni temu w sobotę, zgromadziły według francuskiego MSW w całej Francji 160 tysięcy osób, a według protestujących co najmniej 500 000 osób. Warto również dodać, iż te protesty miały miejsce we wszystkich francuskich miastach, tutaj tak większych jak mniejszych. Doszło do ekscesów na przykład w Lyonie czy też w Paryżu, w wyniku czego zatrzymano w sumie pod koniec tego dnia 9 osób w związku z ekscesami. Jednakże warto tutaj powiedzieć słów kilka dotyczących panelu protestujących, ponieważ jest on bardzo ciekawy, wręcz wymagający analizy. Protestujący właściwie składają się z różnych, przeróżnych grup, tak społecznych, jak politycznych i światopoglądowych. A więc nie można utożsamić tego protestu de facto z żadną grupą polityczną, społeczną czy też światopoglądową.
ponieważ w tych protestach biorą udział przedstawiciele tak lewicy, jak prawicy. Co więcej, w tych protestach bierze coraz więcej udziału osób, które utożsamiają się z kampanią szczepionkową, a przynajmniej są zwolennikami szczepionek na COVID. Te osoby podkreślają, iż istotą tego sporu nie jest kwestia zaszczepienia się na COVID, czy też nie, tylko jest kwestia swobód, praw obywatelskich. Otóż zdaniem protestujących zapisy tej ustawy narażają na szwank, wręcz na zagrożenie nie tylko praw obywatelskich, ale też demokrację nad Sekwaną. To też godzą one, zdaniem protestujących, bezpośrednio w wolność swobody osobistej, jak i również podstawową swobodę obywatelską, czyli możliwość o samostanowieniu o sobie, swoim ciele, swoim zdrowiu. Tak więc tutaj ten panel protestujących właściwie składa się z trzech grup, można powiedzieć. Z jednej strony faktycznie osoby przeciwne szczepieniom na COVID. Z drugiej strony osoby zabiegające o prawa obywatelskie i kwestie wolnościowe. Jest ich wręcz coraz więcej. Na to wskazują no właśnie poszczególne protesty. I osoby, które sprzeciwiają się po prostu polityce Emmanuela Macrona. Podczas ostatnich protestów w sobotę wyszli również na pole lizejskie przedstawiciele ruchu żółtych kamizelek. Tak więc te protesty zdają się nabierać na sile i znaczeniu. Do tego stopnia, iż niektórzy eksperty prognozują, ja do tego pozwolę się przyłączyć, iż te protesty, jeśli dojdzie do jakiegoś przełomu w tej dyskusji, mogą de facto przypominać, i to w szybkim czasie, protesty sprzed 2,5 roku, mówię tutaj o protestach żółtych kamizelek, jak również pod względem liczebności, tak pod względem, no, powiedzmy szczerze, gwałtowności. Pamiętamy tamten okres, te protesty miały często przebieg gwałtowny. Kolejna kwestia, bardzo istotna w opinii ekspertów, również do tej opinii się przyłączam, to kwestia kworum w niższej izbie parlamentu. Otóż jeśli spojrzymy na frekwencję przy głosowaniu, tak podczas pierwszego głosowania nad projektem rządowym, które miało miejsce z nocy na czwartek, czy z czwartku na piątek, jak i również w drugim głosowaniu, które miało miejsce z niedzieli na poniedziałek, czyli wczoraj na dzisiaj, zauważymy, że tak naprawdę 2/3 stanu osobowego i niższej izby parlamentu nie wzięło udziału w tym głosowaniu. A więc tak naprawdę niższa izba przyjęła tą ustawę w frekwencji około 35% swojego stanu osobowego. Z pewnością jeden z powodów tego stanu rzeczy to, iż parlamentarzyści są poddani tak naprawdę dużej presji. Z jednej strony dyscyplina klubowo-partyjna, z drugiej strony zaś no, pewne naciski ich wyborców. Trzecia kwestia to kwestia ich osobistych poglądów, tak więc zdaje się, iż coraz więcej parlamentarzystów zwyczajnie wycofuje się z tej debaty, co może być bardzo niebezpiecznym sygnałem, ponieważ eksperci wskazują na to, iż być może spór ten, skoro parlament częściowo przynajmniej się z niego wycofuje, będzie przenoszony de facto na ulicę. W sytuacji, przypomnijmy, gdzie w wyborach regionalnych była najniższa frekwencja w całej historii Piątej Republiki, gdzie Francuzi tracą zaufanie do swoich elit politycznych, gdzie okazuje się, że część elit politycznych de facto wyklucza się z tak ważnej debaty, jak debata o paszporcie sanitarnym, być może faktycznie dojdzie do sytuacji, gdzie no, część protestujących, czy też środowisk politycznych, społecznych, będzie zwyczajnie chciało rozwiązywać swoje problemy na ulicy, co z pewnością nie wróży nic dobrego, jeśli chodzi o kwestię stabilności nad Sekwaną. Wreszcie pamiętajmy kampania wyborcza, która nabiera na znaczeniu i sile we Francji za 8 miesięcy wybory prezydenckie. Tak więc poszczególni kandydaci również mają duży problem z tym paszportem, ponieważ z jednej strony faktycznie kwestie epidemiologiczne, z drugiej strony kwestie polityczno-wyborcze. No właśnie, panie redaktorze, mówi pan o tym, że paszport sanitarny będzie wymagany po to, żeby wejść na przykład do restauracji, ale czym jest owy paszport sanitarny? Otóż paszport sanitarny jest tak zwanym zaświadczeniem, czy też QR kodem, który świadczy o tym, iż dana osoba przyjęła 2 dawki szczepionki na COVID. Tak więc to jest paszport sanitarny, czyli 2 dawki szczepionki na COVID plus 7 dni, ponieważ dopiero po upływie 7 dnia po przyjęciu 2 dawki, podkreślam, nie pierwszej jak we Włoszech, tylko 2 dawki szczepionki na COVID, będzie można uznać, iż posiada się paszport sanitarny. Jednakże ten paszport sanitarny może również być zastąpiony zaświadczeniem o przechorowaniu COVID-u albo zaświadczeniem o negatywnym teście na COVID. Ten test nie może być starszy niż 48 godzin. Tak więc są to te 3 możliwości, które będą brane pod uwagę, ale pamiętajmy o kolejnej kwestii, albowiem rządzący zapowiedzieli, iż testy bez recepty na COVID staną się we Francji płatne już być może od początku września,
najdalej z końca września tego roku. Tak więc obecnie, jak wiemy, we Francji testy na COVID, tak, testy PCR antygenowe są bezpłatne, nawet bez recepty. To się ma zmienić, tak więc z pewnością osoby, które nie będą się szczepiły, będą narażone na większe koszta, jeśli wziąć pod uwagę, iż taki test będzie wymagany na przykład codziennie w pracy, to tutaj można założyć, iż będzie to zdecydowanie uszczuplało budżet osób niezaszczepionych, tak więc można uznać taką decyzję za swego rodzaju zachętę do udania się do punktu szczepionkowego. Warto również wspomnieć o tym, iż punkty szczepionkowe są na cyklu coraz częściej atakowane. Dochodzi bowiem do zniszczeń zapasów szczepionek, wręcz do degradacji punktów szczepionkowych. Tak więc te protesty, o ile faktycznie zdają się być bardzo różnorodne, to jednak powodują coraz większą eskalację przemocy, tak słownej, jak i realnej przemocy. Pytanie więc, co będzie dalej, ponieważ z pewnością zważywszy na to, iż Senat zdawał się nie zgadzać na ten paszport sanitarny w takiej formie, jak proponowali go rządzący. Na przykład w swojej pierwszej wersji przyjętej w piątek, zeszły piątek, Senat nie zgodził się na wprowadzenie paszportu sanitarnego dla nieletnich, na przykład. Czy też Senat nie zgodził się wówczas na wprowadzenie paszportu sanitarnego na ogródkach, czyli na zewnątrz lokali gastronomicznych i pubów. Jednakże wczoraj doszło do mediacji, jak i do rozmowy dwustronnej komisji składającej się z przedstawicieli niższej i wyższej izby parlamentu. Na tym spotkaniu znaleziono kompromis, który de facto jest kompromisem idący w stronę parlamentu, czy też niższej izby, ponieważ faktycznie, no tutaj, jeśli spojrzymy na te zapisy, to tutaj z tej wersji senatorskiej mało pozostało. Tak więc pytanie, dlaczego senatorowie zdecydowali się jednak na powzięcie decyzji o przyjęciu de facto projektu rządowego w sytuacji, gdzie przecież Senat niejako konkuruje z niższą izbą, ponieważ jest dominowany przez większość będącą w opozycji wobec obecnie rządzących. Tak więc pytanie, jakież to argumenty pokierowały senatorowi i senatorami, aby przyjąć no właśnie punkt widzenia rządzących. Panie redaktorze, my mówimy o tym, co będzie obowiązywało od 1 sierpnia, czyli że na mocy nowej ustawy covidowej nie będzie można bez paszportu covidowego wejść na przykład do restauracji czy do kawiarni. Natomiast paszport sanitarny już obowiązuje we Francji i już na przykład nie można wejść do centrum handlowego bez takiego paszportu, czyli bez informacji, że dana osoba jest zaszczepiona albo że przed chwilą miała wykonany negatywny test na koronawirusa. Pamiętajmy, panie doktorze, że tutaj mówimy o rozszerzeniu paszportu sanitarnego. Jak pan bardzo słusznie wspomniał, ten paszport obowiązuje de facto nad Sekwaną już od miesiąca. Obowiązywał on pierwotnie wszystkie miejsca, do których udaje się więcej niż 50 osób. Tutaj faktycznie był ten paszport potrzebny. Tutaj głównie chodziło o teatry, kina, również różnego rodzaju miejsca kulturowe. Ten paszport został rozszerzony faktycznie na inne miejsca, czyli właściwie de facto obecnie wszystkie miejsca kulturowe wymagają paszportu sanitarnego, w tym parki atrakcji, czyli parki rozrywkowe. Jednakże jeśli chodzi o centra handlowe, to tutaj sytuacja jest troszkę inna niż pan to wspomniał, ponieważ zgodnie z nowym projektem centra handlowe będą wyłączone z paszportu sanitarnego, czyli właściwie będzie można wejść do centrum handlowego, chyba że prefekt, to jest odpowiednik polskiego wojewody, postanowi inaczej. Tak więc tutaj prefekt departamentu będzie mógł zadecydować jednoosobowo o tym, czy w jakim centrum handlowym paszport będzie potrzebny, czy też nie. Jednakże zgodnie z tą ustawą te paszporty nie mają być konieczne w żadnym obiekcie handlowym, czy to jest mały sklep, czy duże centrum handlowe. Kilka również ciekawych zapisów, dość niezrozumiałych, paradoksalnych, ponieważ z jednej strony faktycznie wprowadza się paszport sanitarny we wszystkich obiektach publicznych, w tym restauracjach i pubach. Ten paszport ma obligować również pracowników tych lokali do zaszczepienia się na COVID, również pod groźbą zawieszenia w czynnościach służbowych. Jednakże z drugiej strony ustawa ta nie przewiduje możliwości ukarania właściciela takiego lokalu w sytuacji, gdzie nie będzie on egzekwował tego paszportu sanitarnego. Tak więc tutaj właściciel tego obiektu nie będzie podlegał żadnej sankcji, przynajmniej na tym etapie. Jednakże jego pracownicy będą mogli być zawieszeni w czynnościach służbowych w sytuacji, gdzie nie będą oni zaszczepieni. A zapytam pana redaktora jeszcze tak po ludzku, jak pana znajomi, pana koledzy z Francji reagują na te nowe obostrzenia, na to, że bez zaszczepienia się nie będzie można wejść na przykład właśnie do baru? Reakcje są coraz bardziej negatywne. Otóż we Francji mamy do czynienia ze wzrostem negatywnych emocji i to nie od momentu debaty o paszporcie sanitarnym, tylko właściwie od kilku miesięcy. Jest wyczuwany w powietrzu taki poziom
zakwitującej agresji, niezadowolenia swojego rodzaju złości. Tak więc tutaj z pewnością ta narracja rządowo-prezydencka, która mówi o znikomej mniejszości, która nie rozumie postępu, no nie do końca zdaje się pasować do rzeczywistości, ponieważ kiedy rozmawia się prywatnie, czy na przykład w sklepie, nawet nieznanymi na przykład ze sprzedawcami, czy właściwie z kimkolwiek, to tutaj dominują obawy przed tym paszportem sanitarnym, jak i również dominuje niechęć wobec tych regulacji. Jedni są niechętni do regulacji dlatego, ponieważ uważają, iż jest to bezpośredni atak na ich prawa, swobody obywatelskie, inni zaś boją się tych szczepionek, uważają, że nie powinny one być stosowane w sytuacji, gdzie właściwie w ich opinii są one jeszcze testowane. Tak więc tutaj no, trudno mówić o znikomej mniejszości, która protestowała przeciwko tym szczepionkom. Musimy tutaj, panie redaktorze, postawić kropkę. Pan redaktor Zbigniew Stefanik był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie sprawy. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na Wolne Głosy Zagranica jutro, godzina 17:55. Miłego wieczoru.